Janek kalibruje skomplikowane urządzenie medyczne. W instrukcji podane jest, że tangens pewnego kąta wykorzystywanego przy kalibracji wynosi 1. Powiedzmy, że ten konkretny kąt ma miarę alfa, w treści zadania podane jest, że tangens alfa równy jest 1. Co Janek powinien zrobić, żeby wyznaczyć miarę tego kąta? Zachęcam Was do zatrzymania filmu w tym miejscu przyjrzenia się tym odpowiedziom i do samodzielnego wybrania poprawnej odpowiedzi. Sprawdźmy po kolei wszystkie możliwości. Albo może zamiast sprawdzać odpowiedzi, zastanówmy się po prostu, co należy zrobić, żeby znaleźć miarę tego kąta. Co to znaczy, że tangens jakiegoś kąta równy jest 1? Jeden? jeden ze sposobów podejścia do problemu może być taki. Jeżeli tangens alfa równa się 1, to arkus tangens tangensa alfa równa się arkus tangens z jedynki. Jeżeli poprawnie ograniczymy dziedzinę takiej funkcji, to jej wartość wynosi alfa i jest to równe arkus tangens z jedynki. I może Was kusi, żeby od razu zaznaczyć ostatnią odpowiedź oblicz przy pomocy kalkulatora arkus tangens z 1. Rzeczywiście wygląda na to, że jest to poprawna odpowiedź, ale pamiętajcie, że przekształcając równanie w tym kroku. Powiedzieliśmy, jeżeli poprawnie ograniczymy dziedzinę funkcji. Jeżeli poprawnie określimy, jakie mogą być wartości alfa, to to wyrażenie uprości się do tego wyrażenia, do alfa. Ale istnieje też taka możliwość, że te dwie wartości nie będą równoważne. Będzie tak wtedy, kiedy wybierzemy wartość kąta alfa spoza zakresu wartości funkcji arkus tangens. O co chodzi? Chodzi o to, że istnieje wiele kątów, których tangens wynosi 1. Narysujmy okrąg jednostkowy oś X, oś Y, właściwie nie musimy rysować okręgu jednostkowego, wystarczy układ współrzędnych, bo tangens bardziej dotyczy nachylenia końcowego ramienia kąta. Okrąg jednostkowy bardziej przydaje się przy sinusach i kosinusach. Jeżeli końcowe ramię kąta leży tutaj, tu jest kąt alfa. Tangens kąta alfa to współczynnik nachylenia tej półprostej. I możemy powiedzieć, że tangens alfa wynosi 1, bo nachylenie tej półprostej wynosi 1. Ale możemy narysować inny kąt alfa, którego tangens również wynosi 1. Na przykład taki kąt, którego końcowe ramię będzie półprostą skierowaną w przeciwnym kierunku. Nazwijmy ten kąt alfa 2, i jego tangens. Również wynosi 1. Oczywiście możemy takich kątów narysować wiele. Możemy na przykład obrócić końcowe ramię jeszcze o pi radianów, wtedy pokryje się ono z końcowym ramieniem kąta alfa, tego pierwszego alfa, ale powiedzmy, że kąt alfa i 2pi plus alfa mają końcowe ramiona w tym samym miejscu, więc można je potraktować jako kąty równoważne, w pewnym sensie na potrzeby tego zadania. Ale ten kąt alfa-2. Generalnie jest zupełnie innym kątem niż kąt alfa. I tak naprawdę nie mamy wystarczająco dużo informacji albo danych w tym zadaniu, żeby określić dokładnie o który z tych dwóch kątów chodzi. Czy o ten łososiowy kąt alfa, czy o ten jasnoróżowy alfa2. Ja bym zaznaczył odpowiedź drugą. Janek powinien zdobyć więcej informacji. Istnieje wiele kątów pasujących do powyższego opisu.